Chciałem pokazać, jak zrobić pizzę wersji lean, czyli taką, żeby była dobra, a jednocześnie, żeby się nie narobić za dużo i nie było za dużo zmywania. Czyli nie będę używał pomidorów zerwanych prosto z krzaka, ani listków bazylii zerwanych o porannej rosie. No więc do naszej pizzy ze sprzętu będziemy potrzebowali tarkę do sera, nóż, łyżkę, miskę do zarobienia ciasta, deskę do krojenia składników oraz jakiś talerz. Ze składników: szczyptę soli do smaku dla ciasta, szczyptę cukru, żeby drożdże lepiej rosły, 5 deko drożdży, czyli pół takiej standardowej kostki, żeby łatwo podzielić na pół, ja zazwyczaj tnę po przekątnej. Aha, ze sprzętu jeszcze miarka do mąki. Natomiast jeżeli chodzi o mąkę, no to bierzemy jej 400 gram. Następnie 3/4 szklanki przygotowanej ciepłej wody. Jak będzie za zimna, drożdże nie będą chciały rosnąć, natomiast jak będzie za gorąca, to możemy drożdże zabić. Ja, żeby uzyskać stabilność procesu, letnią szklankę wkładam na minutę do mikrofalówki 800 W. Następnie potrzebujemy oliwę z oliwek, ketchup, a używam włocławskiego, oregano, 30 deko sera, jakiegoś z promocji. Ważne, żeby to był ser żółty, a nie jakiś wyrób seropodobny. Sól, pieprz. W tym wypadku robi pizzę z szynką i pomidorami, czyli szynka i pomidory. Przystępujemy do działania. Wkruszam drożdże do miski, gdzie już mamy cukier i sól. I zalewamy wodą, żeby to rozpuścić. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Dobra, drożdże mamy rozpuszczone. Wsypujemy do nich mąkę. I czekamy, aż mieszanka zacznie pracować. W tym czasie możemy na przykład starkować ser. Parę minut minęło, ser jest starkowany. Tutaj mieszanka mączno-drożdżowo zaczęła nam bąblować, czyli zaczynamy zarabiać ciasto. Użyjemy łyżki, żeby nie chwilić rąk. Jeżeli całość będzie na tyle gęsta, że istnieje ryzyko pogięcia łyżki, to możemy zacząć ugniatać je ręcznie. Dzięki użyciu łyżki w pierwszej fazie, teraz nie będzie nam się mocno przyklejało do rąk. Ok, mamy ciasto z grubsza zagniecione. Więc teraz dodajemy oliwę z oliwek. Zazwyczaj są to 4 łyżki. Teraz zagniatamy tak, żeby nam się ta oliwa wchłonęła i równomiernie rozprowadziła po cieście.
Ciasto odstawiamy je na chwilę do wyrośnięcia. W tym czasie, co jak będzie ciasto rosło, ja przygotuję sobie resztę składników do pizzy i blachę do... Mamy typową blachę piekarnikową, wysmarowaną margaryną. Teraz składamy na niej ciasto. Równą warstwę. Smarujemy sosem, czyli w naszym przypadku ketchupem włocławskim. Dobra, mamy ketchup, no to teraz oregano. Oregano nie żałujemy. Ewentualnie możemy użyć gotowej przyprawy do pizzy. Ja pokażę w przypadku pizzy z salami i peperami. Mamy przyprawione. Rozpłynamy ser. Zależy, użyjemy potem do smażenia gotowej pizzy. Dobra. Rozkładamy resztę nadzieję. Czyli jest to szynka w naszym przypadku dzisiejszym. Mamy szynkę. Całość sobie posolimy i popieprzymy do smaku. Ustawiamy w temperaturę 180 stopni i grzanie z dwóch stron. Po rozgrzaniu włożymy pizzę na 20 minut. A w tym czasie możemy z grubsza posprzątać. Pizza piekła się 20 minut w piekarniku ustawionym na 180 stopni. Natomiast ciężko powiedzieć mi, jaka rzeczywiście temperatura w nim panowała. Także jeżeli chodzi o czas i temperaturę pieczenia, to najlepiej zawsze sobie samemu doświadczalnie ustalić. Całość robienia zajęła nam około godziny, z czego sporo było czekania. To na upieczenie się pizzy, to na rozgrzanie piekarnika, to na wyrośnięcie ciasta. Także życzę powodzenia, jak ktoś będzie chciał sam spróbować.